Cześć, witajcie na kolejnym vlogu na kanale Agro Zakrzewscy. Dzisiaj będzie to vlog ze żniw na naszym gospodarstwie. Dzisiaj mamy okazję ugościć kombajn na testach. Kombajn marki John Deere'a. Dokładny model to T560. Dostaliśmy go na testy od firmy Fricke. Także będziemy go dzisiaj testować na naszym polu. Dokładnie będziemy go testować kosząc pszenicę. Jak sami widzicie, dzisiaj z zestrami 175 wraz z przyczepą Figla. Brat jeszcze przed kombajnem jedzie 195, też z Figlem, tylko troszkę większym. No i dzisiaj będziemy właśnie mucić pszenicę. Cześć, witajcie na polu. Właśnie zaczęliśmy kosić. Jedną przyczepę nakosiliśmy. Kosimy właśnie na dwa kombajny. Na Tucano 440 oraz John Deere'a T560. Tutaj raczej klas wysypie i będziemy mieli drugą przyczepę pełną. Także jak widzicie, kosimy dzisiaj pszenicę. To jest działka 26-hektarowa. Jak na razie sypie zadowalająco, około 9 ton z hektara. Oczywiście myślę, ten plon byłby większy, gdzie nie gdzie właśnie mamy takie wypalaniska jak tutaj, co właśnie zaniża ten plon. Ale tam w dole, tak w oddali, jak widzimy John Deere'a, o tam w dole jest plon zadowalający, nawet pokazuje tam do 12 ton. Ale niestety jest to tylko w tym dole. Gdzie mamy tutaj wypaleniska i ten plon, takie wypaleniska zaniżają taki plon niestety. Bo tutaj widzicie rzut oka na 175 z Figlem. Jest to mniejszy Figl niż ten, co ciągają bracia. Co 69-30 ciąga wraz ze 195. No i kosimy, mam nadzieję to dzisiaj całą działkę skosić. Cześć, witajcie już z kabiny kombajnu. Tutaj dokładnie z John Deere'a T560. Sami widzicie, kosimy pszenicę. Średnia wydajność hektaru to jest 3,5 hektara na godzinę. Tutaj macie rzut oka na zbiornik, jak to wygląda w zbiorniku. Średnia wilgotność zboża, które kosimy, w tym momencie ma 15% wilgotności. Myślę, że to jest dobry wynik, jak na ostatnią pogodę. Myślę, że też warto właśnie dodać, że kombajn właśnie testujemy z firmy Fricke, dzięki uprzejmości pana Grzegorza z oddziału Fricke Rzędziany. Jak na razie kombajn spisuje się rewelacyjnie. Jesteśmy w sumie zszokowani, że aż tak kombajn sobie świetnie radzi. Wydajność dochodzi do 35 ton na godzinę. Myślę, że warto dodać, że kombajn jest to kombajn pięcioklawiszowy. Także myślę, że to jest tym bardziej bardzo dobry wynik. Cześć, witajcie już następnego dnia. Jak możecie zobaczyć w oddali, kosimy dalej. Jest to drugi dzień żniw na naszym gospodarstwie. Już kosimy jednym kombajnem. Testy kombajnu John Deere'a właśnie się zakończyły, za co i tak jesteśmy bardzo wdzięczni dla firmy Fricke, która umożliwiła nam przetestowanie takiego kombajnu. Kombajn naprawdę zszokował nas swoją wydajnością. Pomimo 5 klawiszy radził sobie rewelacyjnie.
No i jak sami widzicie, kosimy dalej. Plon jest zadowalający. Średnia plonu wychodzi coś około 9,2. Także myślę, jak na ten rok i suszę, jest to zadowalający wynik. Całe zboże będziemy pakować w rękaw. Wilgotność, średnia wilgotność, która właśnie wychodziła, to było też około 15,5-16% wilgotności. Także myślę, że jak w rękaw, to w sam raz. Tak jak widzicie, odwozimy na 3 zestawy. Już właśnie jeden odjechał pełen. Myślę, że to będzie już wszystko w dzisiejszym vlogu ze żniw. I myślę, że po prostu widzimy się w następnym vlogu. Myślę, że to będzie vlog z złożenia obornika lub po prostu z uprawy pod mieszankę gorzowską. Także dziękuję, że oglądaliście i do następnego filmu. Hejka!